czwartek, 10 października, w sali widowiskowej ZOK odbyła się uroczysta akademia z okazji zbliżającego się Dnia Nauczyciela. Organizatorem wydarzenia była Szkoła Podstawowa ze Zbąszynka. ZOK tradycyjnie pełnił rolę gospodarza, zabezpieczając imprezę od strony technicznej. W sobotę, 12 października bieżącego roku, w sali tanecznej Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury odbyła się jesienna potańcówka dla seniorów. Wśród gości znaleźli się członkowie zbąszyneckich i świebodzińskich klubów seniora oraz mieszkańcy niezrzeszeni w żadnych związkach. Tradycyjnie uczestników potańcówki powitała Malwina Kubicka, dyrektor ZOK, życząc miłego wieczoru. Oprawę artystyczną przygotował Stefan Pańczocha. Pyszne dania serwowała firma PHU Semafor ze Zbąszynka. Dziękujemy za tak duże zainteresowanie potańcówką. Już dzisiaj zapraszamy na bal seniora, który odbędzie się 1 lutego 2020 roku. W poniedziałek, 14 października w klubie muzycznym Bongo odbył się wieczór poetycki pod tytułem Wesołe jest życie seniora. Gości powitała dyrektor ZOK Malwina Kubicka. Spotkanie poprowadziła pani Teresa Szulczewska. W rolę recytatorów wcielili się Teresa Szulczewska, Wiesława Szepczyk, Władysław Kozak, Barbara Piętka, Helena Bochniak, Eleonora Fryśna, Krystyna Wrębel, Zofia Dzieciątkowska, Kazimiera Wodecka, Gabriela Raczyńska, Iwona Lichterowicz oraz Bolesława Kny. Scenkę kabaretową przygotowały panie Kazimiera Wodecka i Maria Domagalska. Wieczór poetycki uświetnił występ grupy wokalnej Akademia. Na zakończenie pani Katarzyna Rucioch, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, podziękowała wszystkim za zaangażowanie w przygotowanie kolejnej edycji Wieczoru z Poezją. We wtorek, 15 października w sali kameralnej odbyło się cokwartalne spotkanie burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego z mieszkańcami. Spotkanie było okazją do omówienia bieżących inwestycji. Tradycyjnie mieszkańcy mogli zgłaszać swoje uwagi i pomysły, tak by w naszej małej ojczyźnie żyło nam się lepiej.